No i teraz przed nami trzecia grupa drużyn, wyjątkowo liczna grupa, która walczy o utrzymanie się w Ekstraklasie. W zasadzie o ligowy byt rywalizuje jeszcze 10 zespołów. Na 9. miejscu jest Stomil i ma tylko 2 punkty przewagi nad rozpoczynającym strefę spadkową Rakowem. Przegląd pozostałych spotkań rozpoczynamy jednak od piątkowych derby Poznania. I tu jedna uwaga, Lech przegrał z Olimpią 0-2 i po tym meczu dzwonili do mnie kibice z Poznania oburzeni postawą Lecha. Zdaniem wszystkich moich rozmówców gospodarze tego meczu wygrać nie chcieli. Dzisiejszy przegląd sportowy w relacji z tego spotkania wszystkim piłkarzom obu drużyn przyznał notę 0. Przegląd sportowy nazwał poznańskie derby skandalem. Piłkarze Lecha potykali się o własne nogi. Zawodnicy Olimpii bez problemu strzelali gole. Rozwścieczeni kibice kolejarza zbombardowali ławkę rezerwowych puszkami i butelkami. I kto by pomyślał, że przed 2 laty PZPN przyznał Lechowi Mistrzostwo Polski jako najuczciwszej z drużyn. Kiedy na graczach ŁKS zaczęto wieszać psy, nagle ocknęli się z letargu i łatwo pokonali Sokoła Pniewy. Oba kluby oprócz boiska spotykają się także na transferowych pogawędkach. Od przyszłego sezonu w ŁKS-ie zagrać ma najlepszy zawodnik Sokoła, Piotr Kasperski. A łódzki klub po latach podróży opuścić ma skrzydłowy Tomasz Cebula. Kierunek Izrael. Nie udało się piłkarzom Petrochemii uczcić urodzin menedżera Kostki. Bezbramkowy remis u siebie ze Stomilem wygląda jak przepustka do drugiej ligi. Ale pozostały jeszcze 3 kolejki. Kolejny bezbramkowy remis, kolejny popis niezaradności. Trener Pogoni Lęczyk stwierdził po spotkaniu, że jego gracze nie potrafią rozegrać ataku pozycyjnego. Panie trenerze, a czy oni potrafią rozegrać jakikolwiek inny atak? Zaczęła niespodziewanie Warta, ale potem bramki strzelali już tylko Stalowcy. Strzelili ich aż 4, czym strasznie zdziwili własnego trenera. Miejmy nadzieję, że było to zdziwienie szczere. W głównej roli wystąpił pomocnik Mieczysław Orzuk. Nie jest to żadne odkrycie, bo Orzuk ma już 30 lat i blisko 100 spotkań w polskiej lidze. Dlaczego jednak Orzuk raz gra świetnie, a potem tygodniami go nie widać? Nie potrafimy odpowiedzieć. Po tym meczu wygranym jest na pewno będzie troszkę lepsza atmosfera niż przed tym meczem. No. Po prostu chcieliśmy za wszelką cenę ten mecz wygrać. No. Po prostu się udało. Przypominamy komplet wyników 31. kolejki. Na 9 stadionach 19 goli. Piękna pogoda, a zatem aż 52 tysiące widzów obejrzało spotkania 31. kolejki. W tabeli na pierwszych 8 miejscach bez zmian, z tym, że jak już prezentowaliśmy wcześniej, zmieniają się różnice punktowe i to jest istotne w ostatniej fazie rozgrywek. Na 9 miejsce awansował Stomil. Dolna część tabeli żegna Ekstraklasę poznańska Warta, w coraz gorszej sytuacji Chorzowski Ruch. Pozostałe drużyny walczą o utrzymanie się w lidze. I wreszcie bramka kolejki. Wybrali Państwo gol Marka Szymońskiego z Górnika Zabrze. 1358 głosów. Gratulacje dla młodego piłkarza z Zabrze. Bernard Tapie dostał właśnie wyrok więzienia. Silvio Berlusconi mocno tłumaczyć się musi przed włoskimi prokuratorami. Gdyby obaj ci prezesi działali na przykład w Polsce, nikt nie ważyłby się nawet zakłócać im owocnej sportowej działalności. W naszym kraju prokuratorzy bowiem nie przejawiają chęci interesowania się sportem, mimo że pieniądze w nim coraz większe, a sygnały o nadużyciach coraz częstsze. Jeżeli już prokuratura bierze się za jakąś sprawę, jak jest to na przykład z meczem sprzed 2 lat pomiędzy Wisłą i Legią, zamiast głównych aktorów przesłuchuje się kibiców. Tak jakby z trybun było cokolwiek widać. Niestety nie jest. I nie będzie. Wszelkie specjalnie powoływane brygady Tygrysa to tylko strachy na lachy. Piłkarze doskonale o tym wiedzą. I ich prezesi. I dlatego liga jest taka, jaka jest. A w takiej Francji taki Tapie maszeruje właśnie do pudła. W magazynie Gol spotykamy się wcześniej, już w czwartek. Jako się rzekło, 32. kolejka naszej Ekstraklasy w środę 31 maja. Pogoda już prawie letnia, zapraszamy na stadiony. No właśnie, ale na które? Popatrzmy na program tej serii spotkań.
W Warszawie Legia Raków. Zwycięstwo Legii to mistrzowski tytuł dla tego zespołu. W Łodzi, mający jeszcze minimalne szanse, Widzew podejmuje Zagłębie Lubin walczące o europejskie puchary. Początek meczu o 17. I dwa ostatnie zespoły w tabeli. Zdegradowana już Warta gra z Chorzowskim Ruchem, który też już coraz bliżej drugiej ligi. To wszystko w środę. Dzień później o 20:25 w programie Drugin magazyn piłkarski Gol, a potem czas dla reprezentacji. 7 czerwca na stadionie Górnika w Zabrzu Polska zagra eliminacyjny mecz Mistrzostw Europy ze Słowacją. Trener Henryk Apostel ogłosił skład reprezentacji na to spotkanie. Zmiany w porównaniu z poprzednim meczem niewielkie. Nie ma w kadrze Józefa Wandzika i Krzysztofa Warzychy. Wrócił Waldemar Jaskulski. Ponadto trener Apostel powołał aż 3 bramkarzy. Woźniaka, Majdana i Szczęsnego. Emocje reprezentacyjne za 9 dni, a ja zapraszam do Gola w czwartek. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.